ten odcinek miał powstać już dosyć dawno temu, ale uwaga, odpiął mi się mikrofon i mnie słychać nieco gorzej. Postarałem się to w miarę wyrównać, mnie i Madzionkę, ale chyba przez to po prostu nie dokończyłem montażu tego filmiku, chociaż go zmontowałem na wtedy, kiedy miał się pojawić. I ten odcinek jest nieco inny od wszystkich odcinków, jakie się pojawiły na Grajdoku albo na głównym kanale razem z Madzionką, bo to ona wiedzie tutaj prym i to ona głównie mówi. A ja byłem raczej takim słuchaczem. W tym odcinku dowiecie się wiele ciekawostek, dlaczego Madzionka zniknęła z social media. Cześć, ja jestem Ziemniak, to jest Maszyna do popcornu i Madzionka. To jest odcinek po odcinku, jak zobaczyliście na głównym kanale odcinek, to tam robiliśmy materiał na temat tej maszyny. Natomiast teraz to jest taki odcinek po odcinku, który pojawia się dzień po, a może powinien się pojawiać tego samego dnia? W sumie to nie wiem, ale jak już skończycie z maszyną do popcornu i chcecie wysypać te resztki, to te resztki niestety, ale mają trochę tych takich na wpół wybuchniętych kawałków. One są twarde, więc uważajcie na zęby. Madzia lubi ryzykować. Idziecie na krawędzi. Ale myślę, że wszystko było powiedziane na temat samej maszyny w samym odcinku, więc ją możemy sobie wziąć i zostawić tutaj. Obiecaliśmy troszeczkę, że opowiemy o tym, dlaczego Madzia zniknęła. Nie wrzucaj tych, bo te są niewybuchnięte, a ja bym chrupał. To są mi zęby. To są normalne. Ale wszystkie. Okej, przepraszam. Nie wiem. Madzia, dlaczego cię nie było w social media? Co cię podkusiło do tego, żeby rzeczywiście napisać, żeby coś zrobić? W sumie to tak, jak jeszcze nagrywałam na kanale, w sensie sama coś tam gdzieś byliśmy na jakimś wyjazdzie czy coś i robiłam jakiegoś vloga, to potem przyszedł rok szkolny i to była akurat klasa maturalna, a bardzo dużo czasu mi zajmowały dojazdy do szkoły, więc dodanie tego, dojazdów, siedzenia nad jakimiś rzeczami, nawet nie to, że siedziałam i kułam, tylko po prostu zajmowało mi czasu dużo rzeczy szkolnych i po prostu nie miałam czasu na takie dodatkowe jakieś atrakcje, typu kanał na YouTubie, no bo to jakby jeszcze nagranie to spoko, żeby to zmontować, wszystko to zajmowałoby strasznie dużo czasu i no zrezygnowałam po prostu z tego wszystkiego, no i jakoś mi tak było wygodnie z tym i już się przyzwyczaiłam, że po prostu nie nagrywałam, ani nigdzie się nie pojawiałam w social media. No, może tam od czasu do czasu u ciebie. No, ale to tak bardziej rodzinnie to było na tak. Zasadzie. Pojawiła się, to złapałem na storiesa. No, dokładnie. Albo jakiś casualowy live z budowania auta z klocków Lego, na przykład. Coś tam jeszcze robiliśmy? Nie, potem przyszła pandemia. Tak, przyszła pandemia, więc nie mieliśmy za bardzo możliwości, okazji tego, żeby rzeczywiście się jakoś spotykać, no bo trzymaliśmy ten dystans społeczny jak najmocniej się da. Ale właśnie potem po klasie maturalnej poszłam na studia, które są super i jakby otworzyły mi trochę głowę na różne rzeczy. I pomału zaczęłam się przekonywać sama, że może by fajnie było wrócić. Ale oczywiście nie potrafiłam sobie sama przyznać tego. I dopiero tak najbardziej zagnieździł się ten pomysł we mnie w momencie, kiedy na jeden fakultet dostałam za zadanie nagrać swój typowy dzień w czasach pandemii, tego pierwszego lockdownu. I cały dzień spędziłam na nagrywaniu tego, co robię w ciągu dnia. To było w sumie wstanie, zrobienie śniadania, siadnięcie do komputera i z powrotem do łóżka. W sumie nic więcej. No ale nagrałam i była dla mnie frajda, zmontowałam to sobie, musiałam dwa razy montować, bo musiałam dwie różne muzyki zorganizować i to było fajne i jakby lubię to. Nie wiem w sumie czemu aż tak się jakby od tego wszystkiego cofnęłam i nawet nie potrafiłam przed sobą przyznać, że właśnie to jest fajne. Powtarzam się strasznie, ale to... Ale Maciu, to jest fajna sytuacja, bo ja to poznaję tą historię jakby z drugiej strony. Ja przedstawię to, jak to do mnie dotarło. Madzia mi powiedziała, że ona wybrała inną drogę, inną ścieżkę i podąża nią do celu. Stwierdziła, no ja wolę zdecydowanie robić coś innego, wolę się zająć studiami, najpierw nauką, ta klasa doktoralna i tak dalej. Później studia, to wolę się zajmować studiami, a akurat to social media, YouTube, Instagram i tak dalej, idzie sobie na drugi plan. No i wiesz, ja to z tej swojej strony stwierdziłem, chyba uszanuję to i nie będę cię w żaden sposób namawiać, rób w takim razie swoje, skoro to ci się podoba i to ci sprawia radość, ale i tak cię będę brać jako swoją młodszą siostrę i uwielbianego osełka, nie. Co? Osełka to takie masło. No tak, no, chciałem taka dygresja. Branżu było ciągle. A propos studiów social mediów i tak dalej, to... Że ci ludzie lubią to, chciałem, wiesz, ci brać tam do różnych eventów. Ale ten... dogadujemy się, Mać. No. Chyba. Ale dobra, bo chciałam tą dygresję, że zniknęłam z social mediów, ale na jedne zajęcia pojawiłam się z powrotem, bo razem z koleżankami prowadziłyśmy kanał na... Znaczy nie kanał, profil na Instagramie, bo miałyśmy takie zadanie na zajęciach, więc generalnie na zaliczenie przedmiotu, więc no jakby propsy. Jak się zastanawiacie, jakie studia wybrać, to pomyślcie o tym, że na niektórych studiach możecie się
uczyć, jak tworzyć memy. Na przykład. Tworzysz memy u siebie na studiach? Nie stricte na studiach, ale na zajęciach często prowadzącym podsyłamy coś. To są plusy zdalnego nauczania. Możesz mieć właśnie jeden z naszych prowadzących, po prostu ze swoich wykładów robi live streamy. No autentycznie, po prostu robi prezentację, czyli albo gra w grę, bo to zależy jaki jest przedmiot stricte, na przykład ze światotwórstwa w grach, no to po prostu gramy w grę razem z prowadzącym. On sobie chodzi, komentuje, tutaj dopowiada jakieś aspekty te naukowe i jednocześnie ma czat na drugim ekranie i sprawdza to, co my piszemy, nie wiem, komentujemy, jakimś memem polecimy, albo cokolwiek, im po prostu jest autentycznie jak streamer, ma mikrofon z popfiltrem, światełka z tyłu, świetną jakość kamery, dźwięku oczywiście też i po prostu to jest niesamowite. Co jest najśmieszniejszego? Ja raz trafiłem na jego wykład akurat, bo wyświetliło mi się bardzo, że ty to oglądałaś. To nie był wykład, to była akcja promocyjna akurat mojego wydziału. No to właśnie, bo on grał w jakąś gierkę, gdzie, nie wiem, jakieś statki, coś tam to było. Stellarisa. Ja ciągle na telefonie siedziałem, tak nie bardzo mogłem ogarnąć, co on robi, o czym on dokładnie tam mówi, ale opowiadał rzeczywiście na przykład o tym, jak zarabiają gry mobilne i jakie są pieniądze w grach mobilnych, jeżeli chodzi o to, jak ktoś stworzy grę mobilną, która osiągnie sukces. Tak, tutaj akurat pamiętam ten wątek. Padło pytanie do czatu, ile myślimy, że PUBG akurat na telefonie zarabia dziennie... PUBG Mobile, żeby było PUBG wiadomo. Mobile, tak. Ile dziennie zarabia ta gra na wszelkiego rodzaju mikropłatnościach? My wiemy. Mikuna, wiesz ile? Dziennie? No. Dziennie. 500 tysięcy dolarów. 3 do 4 miliony dolarów. Dziennie. Dziennie. Jak sobie wyobrazić taką kupę hajsu? To nie jest tak, że wydajesz codziennie nawet na cały sztab pracowników 3-4 miliony. To są chore pieniądze. Tyle, albo jeszcze więcej. Po czym przychodzą jakieś takie osoby mówiące, że ej, gry komputerowe, to nic takiego, nie zarobisz na tym na życie i tak dalej. Nie masz co siedzieć przed telewizorem, oglądać, tylko głupoty i się ogłupiasz. A tu można robić pracę naukową i dostać doktora z gier komputerowych czy fantastyki. Przepraszam. Czy to jest twój cel, jaki chcesz obrać w życiu? Nie, skończyliśmy wątek. Studia zaczynają się też robić fajne. No, dajcie znać, czy wam się podoba to, że zamierzamy z Madzią wrócić ogółem do materiału. Będziemy się starali głównie odnosić do komentarzy pod głównym odcinkiem, chociaż nie mówię, że nie będę zaglądać też tutaj, też odpowiadać, ale wiecie, chodzi o to takie ułożenie, czy trochę tutaj, trochę tam, bla, 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 bla. Nie, no, będziemy tu i tu troszkę czytać. Mi się udziela po prostu to, że ja krótko spałem i mi się zaczyna język już plątać. Właśnie widzę, że już tak troszeczkę opada to. Nagraliśmy ten główny odcinek. Tak no naprawdę. I tak opadło to takie napięcie, przynajmniej ja już się czuję luźniej. No i tak powinna się czuć za każdym razem. Myślę, właśnie wiem. Następnym razem, jak będziemy nagrywać już kolejny odcinek, to zaczniemy od najpierw podsumowania, a potem nagramy główny odcinek, żeby to dobrze wyglądało i dobrze brzmiało. Dokładnie. Bardzo świetny pomysł. Nie, ale serio, jakby stresowałam się. Dalej się trochę stresuję, ale ja już tak mam, więc... A ty zamierzasz teraz wrócić do socialek? Nagraliśmy film i ja dalej nie wiem. Ja myślę, że po trochu. Możecie Madziąkę przekonywać na Instagramie. Jej profil znajdziecie na dole w opisie. Ja ostatnie jestem... zdjęcie, kurde, mam ze świąt. Też nic nie wrzucam, no. No to Mać, to jest dobra okazja, żeby zrobić sobie zdjęcie. No to co, kończymy? Tak. Fajne filmy, które warto zobaczyć, miejsce na subskrybujkę, no i koniecznie zobaczcie odcinek na głównym kanale, jak go jeszcze nie widzieliście. Zrób cięcie.